Ani. Witam serdecznie. Jestem dzisiaj z Mają, którą uwielbiacie. Ja ją też uwielbiam, dlatego namówiłam mamę, w sumie to mama namówiła mnie, żebyśmy nakręciły razem filmik, bo tak mówiłam już mamie, jak tylko przyjechałam, że mama, szykuj się, bo muszę z tobą jakiś film nakręcić, bo koniecznie moi widzowie się za tobą stęsknili i po prostu mówią, jak będziesz w Polsce, to musisz coś z mamą nakręcić koniecznie. Więc dzisiaj nakręcimy sobie tag z mamą, czyli the mommy tag. I to będzie taki troszeczkę inny tag niż był na tym moim mamuśkowym kanale, bo dzisiaj to właśnie będzie tag z moją mamą, czyli będę mojej mamie zadawać pytania na mój temat. Zobaczymy, jak moja mama mnie zna, ale na pewno mnie zna super, to już teraz mogę to Wam stwierdzić. I tak zapożyczyłam od Boogie Silver i też jej nawet powiedziałam, że jak zobaczyłam u niej ten tag, to mi się strasznie spodobał i powiedziałam, że na pewno jak będę już z moją mamą, to go nakręcę. Okej, nie przedłużamy. Pierwsze pytanie. Jesteś gotowa? Prawie. Dobra. Pierwsze pytanie. Co lubiłam robić, gdy byłam mała? Dużo rzeczy. Przede wszystkim tańczyć. Tańczyć lubiłam. Śpiewać. I to do mikrofonu. No nawet mam zdjęcie takie, nie? Tak, jakbyś taka malutka nawet zapłakana, to mikrofon zabrałaś i zaśpiewałaś piosenkę. Oglądać książeczki, czytać w nich, nawet jak miałaś 2 latka, czytałaś intensywnie. To czytałam na pewno, jak nie jeszcze nie umiałam czytać. Uwielbiała zawsze zwierzęta, do każdego, nawet największego psa podchodziła i głaskała. Ty się bałaś, nie? Tak, że cię zje, a on... A pamiętasz, jak brałam język psów i mówiłam, mama, mama, patrz, on ma szynkę. No, że język psów, no on taki kolor miał zawsze, fajny taki różowy. Wszystkie zwierzęta, no, nawet na wsi, na taki pies na uwięzi, co taki mówili, ostry, uważaj tak, na tego psa, mój, bo jest ostry, a miała paczora już. On leży na tym, i głaszczy na plecach i na brzuchu, aż wujek zdziwiony przecież, on nigdy nie był. No, wszystkie zwierzęta. Rysować też bardzo lubiłaś. Czy tak nieciekawym wycinać. Dzieckiem byłam. Z ciekawą osobowością. Ściwe. Tak. Okej. Okay. Drugie pytanie. Co myślisz o moim kręceniu filmików na YouTube? No, cieszę się, że możesz robić to, co lubisz. Bardzo mi się podobają. Nawet mama czasami mi uwagi nawet moja mama daje. Tak. Cenne uwagi. Uważam, że się ładnie rozwijasz, że coraz lepsze kręcisz. No wiesz, ty nie jesteś obiektywna, nie? Nie, staram się. Nie, ale moja mama, wiecie co, jest... Z swojego zawodu. Tak, moja mama jest taka, że rzeczywiście zawsze jakby, jak coś robiłam, to naprawdę była taka obiektywna. Nie, to nie było takie, że właśnie ty mnie tak pod kloszem, że och, moja córeczko to jest najlepsza, najfantastyczniejsza. Chociaż nie powiem, bo też mnie dużo bardzo chwaliłaś i zawsze byłaś za mną, ale to było takie, wiecie, takie mądre, że nie starałaś się... I takie konstruktywne, nie? Tak, że nie starałaś się mnie tak właśnie, że... A, nic nie rób, bo i tak jesteś super, bo jesteś moją córką, nie? Tylko tak właśnie mnie napędzałaś fajnie, no to pamiętam. Okej. Okay. Trzecie pytanie. Czy nauczyłaś się czegoś ode mnie, jeśli chodzi o makijaż? No, przede wszystkim, żeby nie stać w miejscu, żeby ten makijaż był nowoczesny, żeby nie był z lat 70., kiedy byłam piękna i młoda, tylko żeby był... Tylko teraz, kiedy jestem tylko piękna, tak? Żeby był nowoczesny, żeby dobrze dobrać make-up, żeby w ogóle kosmetyk był odpowiedni do rodzaju cery. No ale przede wszystkim właśnie, żeby pasował i wyrażał moją osobę. Ja to w ogóle to powinnam, to pytanie to powinno być odwrotnie, bo ja na przykład od mojej mamy się bardzo dużo nauczyłam z makijażu, bo to moja mama mnie nauczyła, tak? Ja zawsze podpatrywałam. I nigdy nie było tak, że ty mi zabraniałaś jakoś, że nie, bo ty jesteś za młoda czy coś, tylko tak zawsze właśnie mi pozwalałaś i w sumie może dlatego jakoś nigdy... Zawsze spróbowałaś, tak? I ten makijaż nie był nigdy chowany i na siłę robiony, przerysowany. Tak, zawsze jeszcze mi coś tam podpowiedziałaś, że na przykład to fajniej, to lepiej, to mocniej, to słabiej, to tak pamiętam. I paznokcie też mi zawsze tam... jak chciałam, to mi mama malowała, mama, pomaluj mi paznokcie.
Na fryzjera też razem żeśmy chodziły, nie? Pamiętasz? Chyba ma, pamiętam. Czwarte. Gdybyś mogła zmienić moje imię i nazwać mnie inaczej, jakie imię by to było? Bardzo mi się podoba Twoje imię. Anna. Ale również bardzo mi się podoba Twoje drugie imię, Wiktoria, które jest po prababci Ani. A teraz Twoja wnuczka. No i wnuczka ma też na imię Wiktoria. No bo mi się też to imię bardzo podobało. Poza tym oznacza zwycięstwo. Zwycięstwo, a w sumie mojego taty mama właśnie miała na imię Wiktoria i taka właśnie była bardzo silną kobietą. Okej. Piąte pytanie. Kiedy wychodzimy na miasto, co coś zjeść, co najczęściej zamawiam? Ty to uwielbiasz. Sushi. Oj tak. Wszystkie owoce morza. Ostatnim razem jak wychodziłyśmy, to było u mnie, tak, na Florydzie i to rzeczywiście na sushi żeśmy cały czas chodziły. I to mnie też posmakowało, co myślałaś, że... Też posmakowało, bo ja jadłam u nas w Polsce, ale mi nie smakowało. A tam się posmakowało. To było dużo lepsze. Tak. I kawę jeszcze uwielbiam. Oj tak, kawę zamawiamy zawsze. Mm-hmm. Dobra. Zawsze coś takiego do jedzenia to ten. Niekoniecznie słodycze. Czasami włoskie też rzeczy lubimy. Makarony jakieś, nie? Sobie takie jemy. Włoską kuchnię też lubimy. Dobra. Szóste pytanie. Jaka chciałabyś zobaczyć mnie za 10 lat? No, żebyś była przede wszystkim szczęśliwa, zadowolona z siebie, spełniona, zrealizowana. No, a pozostałe. No, u boku ukochanego. Którego? Obecnego? No, raczej tak. Taki żarcik. Taki żarcik. Okej. Siódme pytanie. Nasze najlepsze chwile spędzone razem? O, takich chwil jest dużo, ale przede wszystkim właśnie takie rozmowy wieczorne, przed snem, w łóżku. To pamiętam, tak. Tak, co sobie opowiadamy, wrażenia. Ale również właśnie wspólne wyjścia na zakupy. Na zakupy, Tak. Siedział. Zawsze było fajnie. I zawsze, wiecie co, wolałam jakoś moją mamę zabrać na zakupy niż koleżankę, bo widziałam, że mama mi zawsze dobrze doradzi. I coś i kupi? Tak, no to też przy okazji. Ale nie, zawsze nawet jak czy po buty, czy coś chciałam na przykład sobie takiego rzeczywiście droższego kupić, to zawsze wolałam moją mamę niż koleżankę, bo wiedziałam, że mama mi zawsze dobrze doradzi i jakoś tak takim obiektywnym okiem spojrzy i tak się przy mojej mamie zawsze umiałam zdecydować, bo tak to jak byłam z koleżanką, to albo bardziej koleżance czegoś szukałam niż sobie i tak później wracałam z pustymi rękoma, nigdy jakoś tak nie. Ale ty też umiałaś mnie doradzić. No tak, tak sobie nawzajem. Co jest nowoczesne? Ty mówiłaś to, co jest modne i nowoczesne, a ja mówiłam to, co jest klasyczne i w dobrym gatunku. Tak. Chociaż ty też lubisz takie odjazdy. Ja lubię. No, to nawet bardziej czasami niż ja. Nauczyłam się od Ciebie. No, tak, ja od Ciebie chyba. No dobra, następne. Ósme. Z czego jesteś najbardziej dumna? To jest tak dziwnie napisane. Z czego jesteś najbardziej dumna ze mnie? Ale... Nie po polsku. No strasznie nie po polsku. No ale to może dlatego, że to przetłumaczone. Przetłumaczone. Ktoś tak. Źle przetłumaczy. Dumna jestem z tego, co robisz. Że jesteś taka spełniona, że skończyłaś. Jaki to jest? Bo słuchajcie, Marek siedzi nam za kamerą i pokazuje na siebie, że na pewno mama jest dumna po prostu, że co, że mam takiego męża? Dobrze sobie znalazłaś takiego, co ci pasuje. No. No ale, że tak dążyłaś do celu, że skończyłaś studia, które... że tak powiem, do końca może nie są Ci potrzebne, ale jednak. Ale wytrwałam do końca. Ale wytrwałam do końca, tak jest. Dumna jestem z tego, że jesteś taka wytrzymała do końca w działaniu. Oj tak, jak się już na coś uprę, to uff,
Musi to być. Tak, jesteś taką silną dziewczyną. Nie dasz sobie w kaszę dmuchać. Dzięki. Dzięki. I tak trzymaj. I tak trzymaj, yeah. Dobra. To tyle? Tyle. Dobra. Dziewiąte. Jaki jest mój ideał mężczyzny? Wow, siedzi tu przed nami. Taki fizycznie pociągający. Oj tak. Musi być mega przystojny. Mega przystojny, męski i taki właśnie podoba mi się, tak jak Marek jest, że mniej zajmuje się swoją osobą jako facet, tylko raczej właśnie tą drugą połówką. Chociaż sam jest bardzo zadbany i taki interesujący i też spełniony. Ale jednocześnie taki właśnie nie wokół niego nie wszystko się kręci, nie jest pępkiem świata, nie znoszę facetów, którzy tylko o sobie myślą. I twój ideał raczej też jest taki. Znaczy musi być właśnie bardzo przystojny, ale inteligentny i z dużym poczuciem humoru. Oj tak. I z dystansem do siebie tak, i do świata. I taki konkretny musi być. I konkretny. I zdecydowany. Bo ja też taki, tak lubię właśnie. Jak tak, taki to taki zaradny. Tak. Nie, to nie. Oj, zaradny. Tak. I zaradny. I żeby wiedział, czego chce. I żeby mu się zawsze chciało. No, wiecie dziewczyny. Tak, trudno takiego znaleźć. No trudno. Ale właśnie na Facebooku ostatnio taki fajny cytat znalazłam, że nie szukajcie księcia z bajki, tylko znajdźcie takiego faceta, który będzie Was traktował jak księżniczkę. No właśnie. I to bardzo ładny taki jest. Tak ma być. Dobrze. Dziesiąty, już ostatnie. Czy robiłam coś śmiesznego, gdy byłam mała? Wow, śmiesznego? No. Pamiętam takie jedno wydarzenie, bo byłaś zawsze nijatkiem. Aha, tak, to jest fajne, to możesz powiedzieć. I w przedszkolu zawsze było tak. A to były jeszcze początki przedszkola, tak? Tak. Dopiero zaczęłam chodzić do przedszkola. Niekoniecznie miałaś ochotę na wiele rzeczy w przedszkolu. No i w domu którejś niedzieli siedzimy przy tym, Ania podnosi rączkę i mówi tak, mamo, poproszę dokładkę. A ja mówię, przecież ty nie jesteś w przedszkolu. Nie jesteś w przedszkolu. Ale ja tak chciałam usłyszeć, jak to brzmi. A to ja nawet nie chciałam tego. Nie, bo wiesz, ja myślałam, że ty powiesz o tym, jak byłam właśnie w przedszkolu. I tak strasznie płakałam. I ja chcę do mamy. No i te panie tak wszystkie chciały tak mi dogodzić. No i mówią, a to może chcesz laleczkę? Nie, chcę do mamy. A może misia? Nie, chcę do mamy. A może cukierka? Nie, ja chcę do mamy i tylko do mamy. A w końcu pani dyrektor przedszkola już tak nie wiedziała, co ten, a może chcesz klapsa? Ja, słuchajcie, nie wiedziałam, że to jest ten klaps. No, nigdy jakoś tak nie dostałam i rodzice też do mnie nie mówili klapsa, tak w ogóle tego słowa pewnie nie znałam. I ja się tak tym zaciekawiłam i tak, ja chcę klapsa. Ja chcę klapsa. I byłaś zdziwiona, że go nie dostaję. Chciałam jakoś odwrócić uwagę i to takie było. Czyli dużo takiego tych przedszkolnych sytuacji. Tak. No bo to tak w sumie się chyba pamięta, taki nie? Taki wiek. No. A jak byłam taka malutka, coś pamiętasz? Coś takiego śmiesznego robiłam? Tak jak moja Wiktoria teraz, to takie fajne minkiel, tak... Jak się fajnie no wkurza. No właśnie, powinno się zapisywać, bo się takie rzeczy uciekają. Tak robi, albo tak. Ale też byłaś bardzo, bardzo byłaś fajna, bo tak świetnie zasypiałaś wszędzie, gdziekolwiek, żeśmy jechały. To chyba ma po mnie tą Wiktorię. Tak. I byłaś od razu na baczność. Przespałaś się. No już tak, że nie płakałam, tylko nie płakałaś. Tak. To do Wiktoria to ma po mnie. To może nie śmieszne, ale takie fajne. Takie fajne. No dobrze, słuchajcie, to koniec tagu z moją mamuśką. Mam nadzieję, że jeszcze mi się coś uda z moją mamą nakręcić. I co, żegnamy się, nie? Tak, pozdrawiamy serdecznie, w szczególności wszystkich moich fanów. Tak, dzisiaj znowu jest mamuśka i na pewno jeszcze nie raz ją zobaczycie. To na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki. Pa! Do zobaczenia.